Dzień dobry, witam panów serdecznie. Dzień dobry. I nawet nie wszyscy usiedli naprzeciwko mnie jak zwykle, tylko jeden był na tyle odważny. Bardzo się cieszę, że usiadł tuż koło prowadzącej Łukasz Gorczyca, Kuba Szturm i Tomek Drachus. Dzień dobry. Jesteście reprezentantami, bo to nie cały zespół. Zespół Oversoul. To 3/5 zespołu. 3/5. Tak. A reszta? A reszta jest pochłonięta swoimi codziennymi obowiązkami, czyli pisaniem nowych piosenek. To bo się cieszę. To, że ta płyta się ukazała, czy ukazuje się w tym tygodniu, to nie wszystko, bo już przygotowujemy następną, więc to nie znaczy, taki to proces twórczy. No właśnie, to, że wychodzi płyta, to nie znaczy, że można już osiąść na laurach, przyjść do radiowej jedynki, do muzycznej jedynki i cieszyć się, że te utwory będą u nas się pojawiać, bo będą. Dlatego, że to u nas w Agencji Muzycznej ta płyta została wydana. Wyjdzie 25 dokładnie, czyli za 4 dni. Tak. Będzie jej premiera. A dziś najpierw Kochaj. A potem z tej płyty piosenka? Nie mogę patrzeć w dół. Nie mogę patrzeć w dół. To bardzo dobrze. To jest piosenka o mnie. To jest piosenka o Łukaszu. Artur Bredliński, który pisze wszystkie teksty? Tak. Tak? Dziś nie mógł być z nami. Cieszę się, że nie jest chory, tylko po prostu pracuje. Tak, jest bardzo zapracowany. A powiedzcie, wy wszyscy jesteście z Rzeszowa? Nie. Znaczy, jakoś tak kojarzycie mi się ze sceną rzeszowską. 2/5 zespołu, czyli ja i Adam Grzelak, osiedliśmy w Warszawie już wiele lat temu. Natomiast pozostali chłopcy są z Rzeszowa, tak. 25 marca, tak jak mówiłam, ukaże się wasz drugi album, nazwany niespodziewanie, zaskakująco. Nie można się domyślić, jak państwo myślą, jak? Dwa. Dwójka. Drugi. Tak? Po prostu cyferką dwa. Tak po prostu. Tak po prostu. I tak jest najlepiej. I to znowu jest pop, soul, funky i porcja elektroniki, tak jak na pierwszej płycie, czy to się mocno różni? Nie różni się praktycznie w ogóle. Cały czas podobny, cały czas podobny kierunek, jeżeli chodzi o nasze muzyczne pomysły. Wiadomo, jest dużo różnych gatunków w tym wszystkim. Muzyka jest bardzo zróżnicowana od muzyki elektronicznej przez akustyczną, ale kierunek cały czas ten sam, który był na pierwszej płycie. A żeby państwo wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części muzycznej jedynki, to ja proponuję teraz wsłuchać się w piosenkę Kochaj. To jest utwór, który ma w jakiś sposób promować tę płytę? Czy nie ma takiej jednej wybranej, ukochanej? Znaczy zdecydowaliśmy, że to będzie pierwszy singiel z tej płyty. Zobaczymy, jak się potoczą jego losy, natomiast pewnie będziemy promować też płytę kolejnymi utworami, które są może bardziej energetyczne. Kochaj to taka rzeczywiście ballada na tej płycie. Ballada na pierwszy dzień wiosny i teraz w programie pierwszym Polskiego Radia zespół Oversoul i Kochaj, a za chwilę wracamy do rozmowy. Jest ktoś, dla kogo warto budzić się codziennie? My jesteśmy cały czas w studiu, to znaczy Małgorzata Kościelniak i goście, reprezentacja zespołu Oversoul i przedstawiam panów raz jeszcze Łukasz Gorczyca, Kuba Szturm, Tomek Drachus. Właściwie w tym składzie już moglibyście zagrać, ale nie zaśpiewać, bo nie ma Artura Bradlińskiego z nami. Artura serdecznie pozdrawiamy. Arturze, bardzo, bardzo gorąco cię pozdrawiamy i żałujemy, że cię z nami tutaj nie ma. A dlaczego teraz mrugnąłeś? To tak nie wiem, to nie kontrolowałem tego. No, złośliwa kobieta oczywiście to zauważyła. Nie, żartuję, oczywiście Artur, nie było żadnego mrugnięcia. Pop, soul, funky, słyszeliśmy już utwór Kochaj. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydaje tę płytę i oczywiście ma patronat, z czego się cieszymy, bo ja, która słucham bardzo dużo muzyki z racji zawodowej, tych singli i płyt przychodzi bardzo dużo, muszę przyznać, że niezwykle mi się podoba to, że ta płyta jest tak melodyjna, że wy nie uciekacie od tego, że to są piękne melodie i że tego po prostu po pierwsze da się słuchać, po drugie się bardzo fajnie zapamiętuje, wchodzi w głowę i zaczyna się to nucić i później człowiek myśli, kurczę, co to za piosenka? Aha, to Oversoul. Czy to następna piosenka Nie mogę patrzeć w dół? Też będzie taka? Też za chwilę jej posłuchamy? Też będzie taka i bardzo fajnie, że te piosenki są właśnie takie. Nie boicie się tego, że to jest po prostu ładne? Nie, nie boimy się, że to jest ładne. Ja uważam, nieskromnie może to zabrzmi, ale uważam, że ta płyta jest naprawdę dobra. Ale to już zostawię może kolegom troszeczkę czasu, żeby się staramy się po prostu za każdym razem, jak tworzymy jakiś utwór, żeby to była przede wszystkim melodia i żeby to właśnie zostawało w głowie na długi czas. Także to jest nasz jakby priorytet w komponowaniu utworów. Powiedział gitarzysta, a to bardzo ważne. Tak. Bo to jest ta melodia całości. Czy chciał coś też Tomek dodać?
Kuba powiedział wszystko. Okej. Okay. To jeszcze teraz przejdziemy do koncertów. Praca w studiu czy koncerty? Co wam sprawia większą przyjemność? Kontakt z ludźmi czy tworzenie w studiu samej piosenki? Oba te aspekty, oba te aspekty są równie ważne. Myślę, że no, na scenie jest fajnie, bo jest energia. W studio to jest taka bardziej skupienie, praca twórcza. Ja osobiście lubię i to. Mm-hmm, to dobrze, bo się nie męczycie. A jeśli chodzi o koncerty najbliższe, bo rozumiem, że płyta, która wyjdzie w piątek, tak, do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, również na stronie Polskiego Radia, bo tak jak mówię, to Agencja Muzyczna Polskiego Radia tę płytę wydaje. To w takim razie, kiedy będzie można was zobaczyć na scenie, żeby tę płytę też na żywo usłyszeć? Tomaszu? Startujemy głównym takim koncertem premierowym 19 maja na rzeszowskich Kulturaliach. O. I później kolejne koncerty plenerowe aż do praktycznie połowy września. Mhm. A później cały czas już pracujemy praktycznie nad trasą klubową. Aha, czyli najpierw tu, gdzie ciepło, to będzie można... Także zachęcamy na stronę oversoul.pl, na naszego, na naszą stronę facebookową oczywiście. I tam będą sukcesywnie podawane wszystkie szczegóły, wszystkie informacje. Ale tych koncertów będzie sporo, szczególnie wrzesień tak się zapowiada dosyć aktywnie, jeżeli chodzi o koncerty. Serdecznie zapraszamy. No, o szczegółach tutaj teraz trudno mówić, bo jest tego cała masa, ale na pewno z tego, co pamiętam, 2 września Sztum, duży koncert plenerowy. Później jedziemy do Lwowa, też podzielić się z, tak, naszą muzyką za wschodnią granicą. No i koncerty dalsze w całej Polsce. To dzisiaj tego pierwszego dnia wiosny. Dziękuję, że przyszliście, że nie było wagarów, bo czekaliśmy. Teraz ta druga piosenka. Nie mogę patrzeć w dół. O tobie, o mnie, Łukaszu. Tak, bo ja mam lęk wysokości, także nie mogę patrzeć w dół. Wszyscy? Życzę wam w takim razie, żeby w momencie, kiedy będziecie szybować wysoko i ludzie będą cieszyć się na waszych koncertach, żebyś nie musiał patrzeć w dół, tylko cały czas wszyscy z was do góry i coraz dalej i coraz wyżej, i trzymamy kciuki za to, żeby kolejna płyta była równie dobra, bo ta rzeczywiście piękna. No i teraz zespół Oversoul w muzycznej jedynce. Nie mogę patrzeć w dół, a ja was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję.